nas przy wejściu. Trochę niefajnie się zapowiada, bo na progu stoi woda, ale przekraczamy próg działki. Idziemy sprawdzić, co tutaj się dzieje. No tutaj też powiem Wam, woda jest na chodniczku. Tu też trochę podmokło przy hortensjach. No tyle wody. To tutaj jeszcze nie było. Nie, no nasz taras, mężuś we wodzie. Zobacz. O, o. Pełno wody. Idę dalej obadać sytuację. No tu, gdzie chodnik, to woda. Dobrze, że adidasy ubrałam. Miałam iść w szmaciakach, bo ładna pogoda dzisiaj. No tak, tu jest mokrzusieńko. Od tej strony również mokro. Wszystko we wodzie stoi przy grillu. Ale najbardziej obawiam się sytuacji, która jest tam przy szklarni. No miękko. Miękko się idzie po tej trawie. Chlupcze woda pod nogami. No idziemy dalej zobaczyć. Teraz niech słonko mocno świeci, żeby to szybko jakoś wyschło. Zobaczcie, jak mężuś tam idzie. No niestety tu woda stoi, ja się muszę cofnąć. Przejdę na drugą stronę. I zobaczymy, co tutaj jest. O, o. Nie wiecie co, ja sobie ubiorę gumiaczki jednak. Jak to dobrze, że jestem zaopatrzona tutaj na działce w takie gumiaczki, kalosze. Przydadzą się na dzisiaj jak nic. Ale idziemy zobaczyć tutaj, co się porobiło. No jest mokro, jest bardzo dużo wody. Takich cudów to jeszcze tutaj u nas nie było. Zobaczcie, tutaj też stoi woda. Od tej strony również. No we wodzie stoi działka. Nie jest może tak źle. Zobaczcie, ile tej wody, no. Kalosze mi się zatapiają. Idziemy tutaj zobaczyć. No beczki to mi się wypełniły po sam brzeg. A tu od strony kompostownika. Co słychać? Woda. Wszędzie woda. Nie da się przejść. Za płotem u sąsiada też woda stoi, mokrzusieńko. Ale tutaj to oczko wodne pod tarasem, pod zadaszeniem, to słuchajcie, mocno mnie zaskoczyło. Tam widzicie troszkę begonie naruszyło. Wietrzysko pewnie. Cześć, dzień dobry. W kolejnym vlogu teraz się z Wami już witam od tej strony. Początek vlogu to działka. Działka, którą zastaliśmy po tych ulewach, które były przez ostatnie dwa dni. Ten niż genueński, który do nas doszedł. Jak jechaliśmy na działkę, to jeszcze tam pokazałam Wam urywek w tych worków wypełnionych piachem. Jak miasto starało się zabezpieczyć przed tą błyskawiczną powodzią, która miała miejsce u nas już dwa razy w tym sezonie. Więc człowiek mądry po szkodzie. I tym razem jakoś tak na bieżąco zostały oczyszczane te studzienki kanalizacyjne, a i miasto zaopatrzyło się właśnie w worki z piaskiem i w tych najbardziej zagrożonych miejscach były one wyłożone na ulicach. Teraz jak jechaliśmy w drodze na działkę, jakichś szczególnych podtopień to u nas w centrum nie było. Ale tu na działkach naszych woda niestety stoi. Myślałam, że naszą działkę jakoś ominie ta woda, bo tutaj nigdy wody nie było, a jednak jest mokro. Na szczęście słońce dzisiaj fajnie świeci, więc kilka godzin myślę i działka wyschnie, ale niektóre stoją we wodzie dużo bardziej od naszej. Na szczęście w domku, w naszej chatce na Kurzej Łapce wszystko jest w porządku, jest suchutko, więc nic złego od środka się nie zadziało. Oprócz tutaj tego naszego tarasu, w cudzysłowie, gdzie stoi ława i ławki,
I tam jeszcze po drugiej stronie, na samym końcu działki przy szklarni, jest troszkę podmokło w naszej części, gdzie mamy tak zwany sad. Ale myślę, że właśnie te kilka godzin potrzebnych jest dzisiaj, żeby to wszystko ładnie wyschło. Słyszycie to? Zobaczcie. Kot. Kot tyle stracha narobił, a ja mówię, co tutaj tak szeleści w tych krzakach. Dzisiaj na działkę przyjechaliśmy sami. Dzieci zostały w domu, wiadomo, jutro szkoła, więc coś nie coś tam stwierdzili, że będą się jednak uczyć. A my przyjechaliśmy oczywiście na kawę, no i sprawdzić, jak sytuacja na działce się ma po tych deszczowych dniach. No już jesteśmy po obiedzie, dzisiaj były kotleciki siekane i za magią tej możliwości tutaj przenoszenia się w czasie i przestrzeni podczas montażu moich vlogów. Teraz na chwilę zabiorę Was do kuchni i pokażę Wam, co dzisiaj mieliśmy na obiad, a jest do wykorzystania, bo naprawdę jest szybki i smaczny. Także jeżeli ktoś nie ma pomysłu na obiad, to może zrobić sobie takie właśnie kotleciki siekane. Więc teraz na moment stąd znikam i przenosimy się do mojej kuchni. Dzisiaj wymyśliłam sobie na obiad kotleciki siekane, było jeszcze trochę w słoiczku majonezu, żeby go zużyć, żeby się nie zepsuł otwarty w lodówce, to pomyślałam sobie, że wykorzystam go właśnie do kotlecików siekanych. Jak je przygotowuję na samym dnie tej miseczki, jest około 60 deka filetów pokrojonych w takie cieniutkie paseczki, w kosteczkę. Dodałam tutaj 1,5 papryki czerwonej, kukurydzę, małą puszeczkę, dwie spore cebule, bo my cebulę lubimy. Do tego jajko wbiłam, 3 łyżki mąki ziemniaczanej i właśnie tą końcówkę majonezu. Doprawiam to pieprzem. My lubimy bardzo pieprzne dania, więc sporej ilości tutaj pieprzu. Ja to robię wszystko na oko. Tak mniej więcej, żeby mi się ładnie połączyło, wymieszam to, co jest tutaj w misce i będę nakładać na patelnię dużymi łyżkami. Także taki obiad na dzisiaj. A tak w ogóle to jestem w trakcie zmiany tutaj aranżacji. Widzicie, troszkę pustego parapetu mi się zrobiło, bo tak myślę, co by już miejscówkę robić tym moim koleusom kolorowym. No i tak sobie tutaj ogarniam. Przy okazji moje notatki w zeszycie, a w nich spisuję wszystkie moje choje, które mam. Tu stoliczek na razie jeden pusty, drugi będzie tak wyglądał. Już po prostu powoli, małymi krokami ustawiam rośliny na sezon jesienno-zimowy. Jak coś mi z tego wyjdzie, to na pewno Wam w kolejnych vlogach pokażę. Jeszcze w trakcie mieszania oczywiście zauważyłam, że dodałam ser żółty pokrojony w kosteczkę. On sprawia, że te kotleciki później podczas smażenia ładnie się ze sobą łączy, bo wiadomo, ser żółty topi się, więc skleja mi te wszystkie składniki. No i ona nie byłaby sobą, gdyby nie dodała mnóstwa przypraw i jeszcze wrzuciłam tutaj przyprawę do kurczaka, pikantną miałam akurat, i przyprawę curry. I taki to obiad dzisiaj był, a że Iwona lubi robić obiady na 2 dni, więc na jutro też już mam gotowe kotleciki. Jak moje towarzystwo wróci i z pracy, i ze szkoły, to będą mieć obiad gotowy. Bo ja akurat jutro maszeruję na popołudniową zmianę, więc do południa będę sama w domu. Jak widzieliście na załączonym obrazku z kuchni, zaczęłam sobie porządkować rośliny. Już przygotowuję je powoli na sezon jesienno-zimowy. Jeszcze dekoracji jesiennych to ja nie wprowadzam do kuchni, ale jak mam chwilę czasu, to myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby już powoli zacząć myśleć o ogarnianiu roślin i przygotowywaniu miejscówki dla tych moich koleusów, zarówno z balkonu, jak i dojdzie jeszcze kilka roślin nowych, które zrobię sobie ze szczepek tutaj z działki, więc u mnie jest tym gorzej, że mam tylko do dyspozycji 4 parapety w mieszkaniu. A to stanowczo za mało jak na ilość roślin, którą w domu mam. Ale już pomysł w główce mi się zrodził, więc będę go realizować. No i z racji tego, jak już się zabrałam za te rośliny, to i sobie je spiszę. Zarówno choje, jak i moje wszystkie zielone. I zrobię miejsce na te moje pokrzywki,
bo już niedługo temperatura będzie schodzić nocą poniżej 10 stopni, a koleusom to nie sprzyja, więc powoli będą wprowadzać je, myślę, że za tydzień do mieszkania i miejsce muszą mieć. Chciałabym wszystkie przegarnąć na okres jesienno-zimowy, ale to jest niemożliwe. One by nie przetrwały w mieszkaniu, bo jednak mało słońca jest, a one potrzebują dużo promieni słonecznych, więc tyle o ile zdołam, myślę, że kilkanaście sztuk to na ten parapet w dużym pokoju, bo planuję postawić je na parapecie od strony południowej, serię tych moich koleusów i zobaczymy, ile zdołam przechować przez okres właśnie ten najgorszy dla koleusów zimowy. Idę zrobić za chwilę kawę, woda już nastawiona, ale jeszcze zaniosę jednorazowe widelczyki, kupiłam ostatnio i tacki, bo nastąpił deficyt, braki w szafce, no wszystkie się wykończyły podczas sezonu i żeby w przyszłym sezonie nie myśleć o grillu, że nie mamy sztuczcy, to już teraz zaopatrzyłam się w takie trzy opakowania na następny sezon, zapamięci i w tacki papierowe. Widelczyki takie drewniane, fajnie się sprawdzają, Iwona nie musi myć po grillowanej kiełbasce naczyń, więc spoko, luzik, takie rozwiązanie. W zeszłym tygodniu zrobiliśmy sobie ostatniego grilla przed tymi ulewami i okazało się, że widelcy brak. Do tego stopnia, że Adi musiał zebrać swoje manatki i podjechać do domu po cztery sztuki widelców, no bo musielibyśmy jeść kiełbaskę łapkami. Także podjechało dziecko i przywiozło ekstra widelce na działkę. No i żeby były, to teraz zaopatrzyłam się już w taki komplet na zaś. Już nie planujemy w tym sezonie grilla, ale na początek przyszłego będzie jak znalazł. Trochę begonia ucierpiała podczas tych deszczów, złamała się gałązka, ale bukiet jest. Zobaczcie, jaka gałąź porządna, a ta łodyga to jak konar wygląda. Ta druga begonia niestety już gorzej wygląda, ten deszcz intensywnie padający obtrącił kwiatuszki. Ale za to nie cierpek jak odżył podczas tych ulewnych deszczy. Zobaczcie, jak pięknie kwitnie jeszcze. Lada moment będą kwitnąć astry jesienne. Już pączki są. Tutaj liście opadają z tego drzewa, bo niestety, ale już na wisience coraz mniej ich zostało. Chciałam Wam pokazać tą czerwoną robelię stroiczkę, bo ona jednak nieśmiało zakwitła. Tu ma jeden pączek kwiatowy i tu drugi. Taki kolorek. To właśnie ten intensywnie czerwony, o którym Wam wspominałam w poprzednich vlogach. Jasmina bagienna jeszcze w dalszym ciągu kwitnie. Ona nie ma jakichś długo wytrzymujących tych kwiatów, ale kwitnie na bieżąco. Jedne zwiętną, drugie się pojawiają. I co mnie mile zaskoczyło, to te dwie sadzonki po bokach, które mam, też będą jednak kwitnąć. Mówiłam, że w tym roku nie dadzą rady, ale pączki są, oby tylko zdążyły się rozwinąć przed jakimiś chłodniejszymi dniami. Mam wielką nadzieję, że zobaczę jeszcze ten kolor, bo szczerze mówiąc to już nie pamiętam, jakie kolory jeszcze domawiałam. W tym miejscu mały, bo mały, ale jest kwiatek jeżówki Supreme Cantaloupe. Taki kolor włososiowy wpadający. Bardzo ładny. Jeżówka Sheriff Love też jeszcze daje radę. Ta z kolei w takim przyjemnym, kremowym kolorze. I jeżóweczka Hot Papaya w takim intensywnie czerwonym kolorze. Pokażę Wam jeszcze aktualizację tej mojej rabatki przy żywopłocie w lekkim półcieniu, gdzie ostatnio kupiłam roślinę, żeby tutaj wypełnić ją bylinami, jednak wieloletnimi, bo zazwyczaj tutaj albo wsadzałam bratki, albo aksamitki, ale że te rośliny bardzo lubią ślimaki, podobnie zresztą jak funkiel, która tutaj odżyła, ale ledwo w tym miejscu dała radę. W zeszłym tygodniu zostały tutaj posadzone nowo
zamówione sadzoneczki zawilca japońskiego. On tutaj zdołał zakwitnąć już. Będzie taki pełny w kolorze różowym. I po drugiej stronie też mam mnóstwo pączków. Druga sadzonka, więc też pewnie niedługo zobaczymy, jakim kolorze zakwitnie. Ja tutaj kupowałam dwa różowe. No i tutaj fajnie przyjęła mi się ta trzmielina, jedna i druga, i lobelie stroiczki. Tu po lewej stronie mam zamiar jeszcze dokupić jakąś inną odmianę funki, takiej, której jeszcze nie mam na ogródku, a pomiędzy te szparki ziemi powciskam jeszcze cebulki tulipanów, jak mi dojdą, bo czekam w dalszym ciągu jeszcze na zamówienie. Także tu będzie taka rabatka, która będzie cieszyć oko od wiosny do jesieni. Papryka zerwana i co najlepsze, słuchajcie, wszystkie papryki, które Marzuś zerwał teraz w szklarni i przyniósł mi tutaj, mają cztery tak zwane dupki. Zobaczcie, to oznacza, że to jest rodzaj żeński papryk i one są zdecydowanie słodsze niż te z trzema dupkami tak zwanymi, które są bardziej gorzkie. Jeżeli do tej pory nie zauważyliście tej różnicy, to zróbcie sobie taki eksperyment. Spróbujcie paprykę z trzema i z czterema tutaj takimi końcóweczkami. Zobaczycie, że te z czterema końcóweczkami tutaj mają o wiele lepszy smak niż te z trzema. Kawa wypita i słuchajcie, my tutaj mamy taki względny spokój, a nawet sobie nie wyobrażam, co przeżywają teraz mieszkańcy mniejszych i większych miejscowości, którzy mają teraz dramatyczną sytuację. Wydaje się, że historia z 1997 roku się powtarza, niestety. Fala powodziowa przechodzi, ja nie oglądam telewizji, ale śledzę tutaj informacje, które pojawiają się w internecie. Akurat jak teraz nakrywam, to niestety, ale jest sytuacja krytyczna. Buchołazy, Stroni Śląska, Kłodzko całe zalane, więc no nie fajnie. Ciężko się to obserwuje, a co dopiero mają powiedzieć mieszkańcy, którzy muszą to wszystko przeżywać. Straszne. No nic, teraz już zbieramy się do domu. Kawa wypita, jeszcze tylko pomyję te szklanki. Zerwę jakiś sobie bukiet do wasonu i umykamy do domu. Wam już dziękuję za dzisiaj, za to, że byliście z nami, że spędziliście z nami tego luźnego, takiego działkowego w sumie vloga. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze, które zostawiacie pod vlogami. Chciałam również przywitać się z nowymi widzami, którzy zagościli tutaj u nas na naszym kanale. Dziękuję Wam za to, że jesteście. Miłego dnia Wam życzę i do następnego razu. Papatki. Iwona jak zwykle wraca do domu z bukietem. Trzeba korzystać, póki jeszcze są kwiatki kwitnące na działce. Tym razem zerwałam suchotniki, którym deszcz dokuczył, jak widać po środeczkach, takich trochę przemoczonych już, niewyraźnych, ale nie szkodzi. Urwałam sobie też dalię. Tutaj taka jedna leżała na ziemi, położona zupełnie, ta z talerzowych. I co tutaj jeszcze mamy? Hortensję oczywiście. I nawet gdzieniegdzie dorwałam sobie jeszcze kilka gałązek lawendy, żeby był i kolor fioletowy w bukiecie.